Dobry wieczór Państwu. No cóż, gratulacje trenerze, oczywiście zwycięstwo. Z mojej strony tak delikatnie tylko pierwsza połowa przez pana, w drugiej połowie ciut za mało spokoju, ale jeżeli ten zespół potrafi grać dwie różne połowy, to strach się bać, co by było, gdybyśmy zagrali dwie równe połowy w naszym wykonaniu. Niech, żeby trener nie odebrał źle, oczywiście nie znam, nigdy nie obserwuję drużyny przeciwnej, patrzę na swoją, więc to, co powiem, po prostu musi się do mojej ekipy. Żałuję i jest mi przykro, że kilku z nas niestety nie szanuje tego, co dostało od Pana Boga. Czyli naprawdę dar grania na niezłym poziomie w piłkę nożną, ale na dzień dzisiejszy tego nie wykorzystujemy, więc... Życie jest brutalne, zweryfikowało nas dzisiaj. Jeszcze raz gratulacje dla drużyny Wigier i wszystkiego dobrego. Dziękujemy, znaczy dziękuję w imieniu zespołu, trenerze za gratulacje. Na pewno zwycięstwo, czyli trzy punkty, które dzisiaj zdobyliśmy, to jest dla mnie i dla zespołu super baza do tego, żeby z optymizmem patrzeć w przyszłość. Mieliśmy problemy w tym meczu, nie ukrywam, ale z drugiej strony też cieszę się, że tak młody zespół też potrafi przetrwać trudne warunki i potrafi wygrać niełatwy mecz o takim też ciężarze gatunkowym. No i życzę trenerze, na pewno szczerze życzę tego, żebyście jak najszybciej znowu zaczęli zdobywać punkty i w tej lidze się utrzymali. Skąd te problemy, panie trenerze? Ta druga połowa, jakby zabrakło sił, dużo włożone w pierwszą, 45 minut? To, czy zabrakło sił, to będziemy wiedzieć po analizie meczu, po analizie też przebiegniętych i czy tam wysiłku tego, jaki zrobili zawodnicy. Na pewno trochę inaczej się nastawialiśmy na drugą połowę, chcieliśmy się utrzymywać częściej przy piłce, chcieliśmy, bo tak też troszeczkę tego zabrakło w pierwszej połowie. Moim zdaniem po prostu zespół odropał, postawił w drugiej połowie takie warunki, a my zbyt szybko się pozbywaliśmy piłki po odbiorze, zbyt często ją po prostu traciliśmy i to jest jakby... taka sfera na pewno do pracy.